Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutrala, to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj jesteśmy na naszym berserku, który dosłownie kilka dni temu dobił 100 tysięcy siły. Myślę, że to już fajne osiągnięcie, mieć 100 tysięcy jakiejś statystyki. Berserk swoją drogą już bardzo wielkimi krokami zbliża się do swojej nie tyle co rocznicy, tylko po prostu do 2 latek. Już od 2 lat mamy tą postać. Jak widzicie w opisie, 27 września 2019 roku wystartowaliśmy tutaj, no i niedługo, zresztą dzisiaj mamy 22, więc za 5 dni będą równe 2 lata tego berserka, także no już jedna statystyka tutaj dobita do 100 tysięcy, niedługo też, niedługo, no za, no powiedzmy dość długi czas, druga też pewnie będzie na te 100 tysięcy, wiadomo, że to jest berserk, wiadomo jak wygląda rozkład statystyk, więc tutaj głównie dajemy w tą siłę. Zanim jednak przejdziemy do odcinka, chciałbym zaprosić Was na stronę eneba.com, która w swojej ofercie ma naprawdę świetne gry w bardzo niskich cenach. Jak widzicie, cały czas trwa wyprzedaż. Możemy tutaj sobie wybrać na przykład Assassina, kupimy go w najtańszej ofercie, czyli wygląda na to, że jest to 149 zł. Klikamy kup teraz. No i mam dla Was specjalne linki. Po pierwsze, możecie zajrzeć do opisu, bo jeden z reflinków, jeżeli z niego założycie konto, to dostaniecie 1 euro na start, czyli tam około 4,50 i możecie również użyć mojego kodu zniżkowego Neutral, który da Wam 3% zniżki. Tutaj nas pytają, czy mamy kodzik rabatowy, klikamy to, wpisujemy Neutral, klikamy zastosuj, no i jak widzicie dostaliśmy rabat około 3% od właśnie ceny tej gry. Myślę, że warto i polecam. Ale na pewno odcinek z tych 2 lat też się pojawi, gdzie pokażę Wam, ile ta postać osiągnęła, powiedzmy przez 2 lata grania na niej. Zobaczycie, jak to wygląda po prostu z perspektywy czasu, ale dzisiaj nie o tym. Dzisiaj będziemy chcieli jeszcze przed legendarnym rochem spróbować pokonać jakieś lochy. Co prawda niewiele nam tu zostało na tym berserku, większość już mamy zrobionych mimo wszystko, no ale jednak te 100 tysięcy siły zostało osiągnięte, jednak tutaj no troszkę tam powiedzmy, że zrobiliśmy. Więc po prostu zobaczymy, jak ten berserk będzie się właśnie sprawował. Ostatnio nagrywaliśmy z nowego lochu, doszliśmy tutaj do 6, może dzisiaj spróbujemy wbić 7. Zobaczymy, jak to wszystko pójdzie. Na wstępie standardowo zostawcie kciuka w górę, wbijajcie na Discorda dla widzów, wbijajcie na Twitcha i możecie zostawić również kciuka, subskrypcję z dzwoneczkiem, przepraszam, o kciuku już mówiłem, ale tak czy siak dwie najważniejsze rzeczy, kciuk w górę oraz subskrypcja z dzwonem, możecie to w tej chwili zrobić. No i okej, chyba nie ma co tu się rozwodzić, tak jak mówię, jeżeli chodzi o same 2 lata tej postaci, to zrobię na ten temat osobny odcinek, nie wiem czy równo 27, czy może tam jakoś później, kilka dni, zobaczymy. W każdym razie teraz tak, tu mamy wszystko zrobione, broń jest ulepszona razy 15, reszta jest razy 14, no i zobaczmy, czy tutaj nasi pachołkowie mają dokładnie wszystko to, co mieć powinni ulepszone. Tu widzę, że mamy razy 2. Tak powoli sprawdzę, czy runki są, czy wszystko jest, no bo jednak szkoda by było klikać te lochy, gdyby coś nie było ulepszone i tak dalej. Zaraz jeszcze sobie wejdziemy na szybko do wiedźmy i zobaczymy, czy u niej jest wszystko w porządku, no i będziemy lecieć w te lochy. Czy uda nam się dzisiaj coś zamknąć? Tam widzieliśmy, że szkoła magii 19 jest już. No nie wiem, zobaczymy. To wszystko się okaże. Na pewno przez ten okres czasu, przez który nic nie klikałem, coś tam nam się jakieś procenty na coś zwiększyły. Nie sprawdzałem przed odcinkiem standardowo, bo po prostu sprawdzimy sobie grzybami. No i co? Zaczniemy może od... spróbujmy od tego nowego lochu, zobaczymy jak to pójdzie. Kto nie widział odcinka z nowego lochu, gdzie zrobiliśmy całą strefę światła praktycznie na raz i tutaj właśnie 5 w tej strefie mroku, to zapraszam. Tam kilka odcinków temu się pojawiło właśnie z tego berserka. No a dzisiaj sobie zobaczymy, jak to pójdzie, jeżeli chodzi o strefę mroku, dlatego, że to jest mag, nie? Więc w teorii tym berserkiem powinniśmy tego maga ubić, no ale jednak mimo wszystko, jak ostatnio spojrzeliśmy właśnie na odcinku, nie będzie to takie proste. Jednak mimo wszystko będziemy musieli tutaj no dość dużą serię zrobić, bo zobaczcie, że ta wiedźma ma dużo HP, to jest ponad 6 miliardów, także no tak jak mówię, tutaj jakaś seryjka, no myślę, że nawet 15 hitów powinna wejść i dopiero wtedy ją ubijemy, więc tak jak mówię, no czasem nawet dla berserka magowie to nie jest wcale coś, co możemy tak od tak po prostu przeskoczyć, tylko jednak mimo wszystko oni też stawiają nam jakiś opór. No ale tak, możecie napisać w ogóle w komentarzach, jak wasze postaci wyglądają i co najciekawsze, ile już gracie na swoich postaciach. Z okazji, o kurde, jaka tam była bliska próba. No dobra, no klikamy ją, ona na pewno jest do zrobienia, ale no tak jak mówię, no tutaj musi naprawdę, naprawdę szczęśliwa próba być. Co prawda to jeszcze nie jest odcinek taki z okazji tych 2 lat, tak jak mówię, no ale jednak, żeby grać 2 lata na jednej postaci, wbrew pozorom mało osób dobija do takiej, powiedzmy,
do takiego okresu czasu. Raczej ludzie bardzo często kończą i zaczynają na nowych serwerach i tak co chwilę, co moim zdaniem jest dość, no takie nudne, nie? No bo zaczynasz na tym nowym serwerze, bo co? I tak dojdziesz do tego samego etapu, na którym skończyłeś tam na ostatnim serwerze i będziesz znowu kończył albo grał dalej, to już mogłeś grać na tej poprzedniej postaci. Wiadomo, że dużo ludzi na przykład w trakcie grania na jakiejś postaci się uczy i ja na przykład na tym berserku bardzo dużo błędów popełniłem na początku i tak szczerze mówiąc o wielu rzeczach nie wiedziałem, jak w ogóle zaczynałem grać na tym serwerze, dopiero z czasem się tam nauczyłem niektórych rzeczy. Też bardzo dużo mi pomogła tawerna na Discordzie, bo z tego co pamiętam, ta postać, tak jak zresztą widzicie w opisie, powstała właśnie pod koniec września 2019, a ja na tawernę dołączyłem dopiero jakoś grudzień, styczeń, coś takiego, czy nawet może później, już nie pamiętam. W każdym razie no z tej tawerny bardzo dużo rzeczy się dowiedziałem, jak grać i tam ciekawych wskazówek. Zresztą ta tawerna też z czasem się tam rozwinęła, na początku kto inny był administratorem, teraz są inni administratorzy, no ale w każdym razie też ten berserk dużo błędów, nawet bym powiedział, że bardzo dużo zostało na nim popełnione, no ale jak widzicie z perspektywy czasu tego nie widać, bo no gramy dalej na tej postaci i wiadomo, ta gierka ma to do siebie, że jednak nie jest jakaś tam, nie kończy się nigdy tak naprawdę. Wiadomo, że ten late game, czyli bym tak powiedział w tym momencie jakoś tak 430 plus, mi się wydaje, że to już taki nudniejszy etap się zaczyna i gdzie naprawdę, naprawdę ciężko w ogóle cokolwiek osiągnąć, nie? W sensie takim, że po prostu wolna gra się robi, nudno, ciężko jakiś loch pokonać i zostaje tylko ta awka, ale ja już to wielokrotnie mówiłem i podtrzymam to, że moim zdaniem to jest najlepszy etap gry, bo no, o dobra, udało się pokonać, super, bo zobaczcie sami, robicie tylko awkę, loch klikacie raz na kilka miesięcy tak naprawdę, no teraz dodali te legendarne lochy, gdzie co kilka miesięcy jednak jak ktoś grzybi, no to chce to robić, no bo jednak te itemki są lepsze, więc dzięki temu się przebieramy, no ale sami wiecie, jak to tutaj mniej więcej wygląda. O kurde, zapomniałem w ogóle zrobić tych takich czynności codziennych. Tu mamy te lochy z 15 września, wtedy wleciał odcinek właśnie z tego nowego lochu, no i okej, to możemy sobie zapisać, to w sumie już poodznaczam, bo już i tak to oglądaliście, więc nie ma totalnie sensu. Okej, wredna wiedźma i teraz tak, tu mamy jakiś epik, ja to będę mógł sprzedawać, bo niestety już dzisiaj porozmontowałem, co miałem rozmontować i zanim wbijemy level, to jeszcze tu zakręcę kółkiem, zrobię rękę jakimś tam wehikuł odbiorę, no bo wiadomo, że zawsze to troszeczkę expa będzie na plus, dzięki temu, że na niższym levelu to zrobiliśmy. Oczywiście wiadomo, że taka sytuacja ma miejsce po 393 levelu, bo przed lepiej takie rzeczy robić na jak najwyższym levelu, nie? To jest taka ciekawostka, no ale tak jak mówię, no robicie te codzienne czynności w zasadzie tyle. Runki już macie wymaksowane, przynajmniej w moim przypadku na przykład. I tak naprawdę, no zostaje wam, tak jak mówię, no ta arena, awka i ewentualnie lochy raz na kilka miesięcy. Na innej postaci nawet by było rzadziej, no bo wiadomo, że ten berserk do lochów jest super, powiedzmy. Więc mimo wszystko, no tutaj te lochy, no prędzej czy później coś pada, nie? Co chwilę można by powiedzieć, a na jakimś tam wojowniku na tym etapie, no to już będzie tragedia, więc sami wiecie, dla mnie taki etap gry to jest po prostu coś, można by powiedzieć, coś pięknego, coś super i mi się strasznie przyjemnie gra. Tutaj też niedługo już, znaczy niedługo, no jeszcze trochę czasu, o w ogóle mamy tom, pełny kibel, nawet nie wiedziałem, dzisiaj mi się musiał wypełnić i teraz tak, tu mamy za 10 baniek, to zostawimy, ten epiczek sobie zostawimy tylko tu, to zrobimy tu, no i ten pasek też sprzedamy. Pewnie dopiero jutro, jakbym coś próbował wrzucić, to dopiero bym zauważył, że mamy pełny. No i właśnie, mamy również 45 aurę, czyli jeszcze 21 nam aury, można powiedzieć, do wbicia zostało, 21 poziomów aury. No i też aurę będziemy mieli na maksymalnym poziomie, więc już nie będziemy musieli w te epiki się tutaj uzbrajać, tylko ewentualnie wiecie, jak będzie event Kowala razem z epikiem i tak dalej, to wtedy do rozmontowywania. No ale tak, to już ta aura, poziom jaki ma jest maksymalny, to jest 66. Zobaczcie, gramy 2 lata. To tak w ramach ciekawostki jeszcze, gramy 2 lata i tutaj ta aura, no jest, można powiedzieć, 2/3 aury zostały zrobione, nie? Także no jeszcze tutaj zdecydowanie troszkę czasu również nam zejdzie. Dobra, ta wiedźma zapisana, na koniec odcinka sobie to wszystko obejrzymy, bo ja tu się rozgaduję w ogóle nie o tym, o czym powinienem. Mamy haniebnego handlarza, który jest zwiadowcą, no i nie, no jego to już totalnie nie ma opcji pokonać. Bardzo dużo HP, bardzo dużo zręczności. Z tego co słyszałem jeszcze odnośnie tego lochu, końców
główka jest podobna do Góry Olimp, ale jest prostsza i już niektórzy zamknęli cały ten loch, nawet w Strefie Mroku, i został im tylko Olimp, więc tutaj mimo wszystko dla tych najsilniejszych postaci tutaj z tej topki światowej problemem nawet ta Strefa Mroku nie była, więc tutaj w dalszym ciągu Olimp pozostaje najtrudniejszy. Dobra, no i teraz możemy w sumie lecieć po kolei. Mamy nieumarłą armię, nieumarła armia to jest wojownik, jeżeli się nie mylę. No i zobaczmy, czy ją się uda pokonać. Wygląda na to, że się uda. Kilka grzybów, a tam już była próba bardzo, bardzo bliziutka. No zobaczymy. To jest wojownik, więc tak jak mówię, tutaj no powinna paść, nie? Po takiej przerwie od lochów. Bardzo, bardzo dawno temu nagrywaliśmy właśnie. No i co? To jest Hemoridor. No jednak mimo wszystko tych lochów jeszcze nam sporo zostało do ubicia na tym berserku. No ale myślę, że tak po 500 levelu już tutaj będzie to tak wyglądało, że po prostu tych lochów zostanie zdecydowanie malutko. I to jest ciekawa sprawa, powiem wam szczerze, bo na tym berserku, jak patrzyłem tam na berserków, którzy mają już ponad 500 level, to oni naprawdę te lochy większość, o dobra, udało się pokonać, tylko nam się chyba niestety nie zapisało. Jeszcze mogę zobaczyć, bo tam widzieliście, że się zbugowało i od razu biliśmy tego pająka. No dokładnie, już tutaj Szelantule zaczęliśmy klepać, ale dobra, Gidrze się udało, mamy jakiś pierścionek na zręczność na 3 staty, zobaczmy jak to tu wygląda, plus 34. To szczerze mówiąc, mogę wziąć i nawet nie muszę zamieniać runy, bo i tak punkty życia na tej Kunigundzie mamy procent 15, więc to jest jak najbardziej git, także tylko sobie podmienimy ten. No i dobra, lecimy dalej, mamy tą Szelantulę, Szelantula to jest zwiadowca, więc tak jak mówię, no tak naprawdę na takim jakimś innej klasie, czyli paladyn, nie wiem, powiedzmy wojownik, czy jakakolwiek inna klasa, no to jednak mimo wszystko i jeszcze tutaj mamy do klikania dużo lochów na tym 500+, a na takim berserku, z tego co widziałem, ludzie, którzy właśnie, na przykład Pauterra ma fajnego berserka tam 500+, on ma chyba to na 39 serwerze niemieckim, on tam już chyba jakoś 520 level ma, coś koło tego, no to on zdecydowanie tych lochów ma dosłownie tam, nie wiem, no Górę Olimp na pewno, jakąś tam końcówkę, a nie wiem, czy nawet tych wszystkich, całej reszty nie ma już pozamykanej, więc zostaje mu sama Góra Olimp, którą nawet topowe postacie jeszcze nie mogą ruszyć, które już tam mają 5, 6, 7 lat, nie? Więc no powiem wam szczerze, że ciekawa musi być gra na takim berserku 500+, gdzie już nawet nie ma lochów, tylko po prostu zostaje sama awka. No ale zobaczymy, nie? Prędzej czy później również do takiego etapu myślę, że uda nam się dotrzeć. Dobra, tam była bardzo fajna próba bliska tej Szelantuli, no ale niestety reszta tutaj w okolicach połowy HP przeważnie się zatrzymuje, no i nie wiem, no to jest zwiadowca, więc w teorii jakby on nie zrobił unigów, to on nie jest jakimś trudnym targetem do pokonania dla nas, ale mimo wszystko zobaczymy, bo nie wiem, czy jest sens w ogóle go tu klikać. Powiedzmy, że jeszcze ze 100 prób, jeżeli się nie uda te 100 prób, to lecimy dalej, bo też nie chcę tego odcinka nie wiadomo jak przedłużać. Zrobiliśmy dopiero 2 lochy, w zasadzie jesteśmy w drugim lochu, próbujemy, a mamy już 11, prawie 12 minutę, więc no tym bardziej chcę to w miarę przyspieszyć. Jeżeli coś ma paść, to padnie szybko, jeżeli nie, no to będziemy się musieli męczyć, chociaż wiadomo, że to jest berserk, więc tutaj nawet lochy niemożliwe i tak jakaś tam próba siądzie, gdzie zrobimy 20 hitów. Bardzo jestem ciekawy tej walki z wiedźmą swoją drogą, ale to na spokojnie na końcu odcinka sobie ogarniemy, no i zobaczymy, ile my tam w ogóle hitów zrobiliśmy, żeby tą wiedźmę pokonać. Okej, tu trochę przyspieszymy, 636 level, to już są bardzo wysokie poziomy tych przeciwników, 17 na 20 hemo Ridor, więc no tak jak mówię, no to już jest zdecydowanie końcówka. Wbijemy ten 500, o udało się, dobra, jeszcze miałem 28 prób, bo sobie tutaj wyznaczyłem taki, można powiedzieć, mały mini taki, powiedzmy, no pułap, nie? Ile chcę prób jeszcze wydać, no ale udało się, super, więc dobra, kolejna pokonana, no i mamy Władcę Dziewiątek, który jest, o ile się nie mylę, paladynem, dokładnie, pierwszy cios bardzo mocny, no i dalej to już takie leciutkie te ciosy, no i jego już chyba się nie uda, bo tu już nawet problemy mamy, żeby do połowy mu zbić, to jest paladyn, więc tego HP ma bardzo dużo. Lecimy dalej, mamy karuzelę z idolami, którą bardzo warto bić, dlatego, że jak widzicie, ona nam w dalszym ciągu daje kolejne naklejki do klasera i tylko w zasadzie ich nam brakuje do właśnie uzupełnienia tego klasera, żeby mieć 100%. Także lecimy i próbujemy tą karuzelę z idolami coś tam ewentualnie ruszyć. Teraz jesteśmy na etapie Fifko, który jest wojownikiem, o ile się nie mylę, poczekajcie, zobaczymy. No tak, tutaj no on wszystkich one-shotuje, no bo to jest klasyczna karuzela z idolami i nas też w sumie one-shotuje i rzadko kiedy mu tu w ogóle zbijamy do... Chociaż nie, on jest chyba berserkiem, jak tutaj mu mag tak dużo walnął.
No nie wiem, szczerze mówiąc, nie wiem, bo wszystkich ma... A, no tak, dobrze, to jest Berserk, bo tutaj jeden cios ustał Barbar. No tu musi być bardzo szczęśliwa walka, musi mag jakiegoś fajnego kryta walność, tak jak to miało miejsce wcześniej. No i my się musimy rozpędzić, żeby tutaj... O, tam widzieliście, 61 milionów mu zostało. No tu, tak jak mówię, tego to jest w ogóle ten awatar nawet chyba taki podobny do Berserka, powiedzmy, że taki wściekły ala, takie coś jak ja miałem ten pierwszy swój, nie wiem, kto kojarzy, ten kojarzy. On jest chyba jako ikonka Discorda swoją drogą. No ale tak jak mówię, no tutaj zdecydowanie my musimy tych hitów też dużo zrobić. Maguś musi fajnego kryta machnąć. No i generalnie dobrze jakby wszyscy zaczynali. Nie wiem czemu nie zaczynali co niektórzy. Wszyscy mają czarne rękawice, więc no niestety unlucky. No ale dobra, no też go trochę poklikamy, bo tak jak mówię, on tutaj wydaje się jakby miał nie paść, bo przeważnie zobaczcie, że mu nawet nie zabieramy nawet miliona HP. Przeważnie mu zostaje na 835 milionów, ale mimo wszystko tam było 60, więc wierzę, że jakby Kunegunda też zresztą jakieś uniki porobiła czy coś, no to jesteśmy w stanie go ubić, także popróbujemy, zobaczymy jak to pójdzie, no a jak nie, to lecimy dalej. Po nim nam chyba zostanie tylko trzy lochy, bo co tam jest? Szkoła magii, Esteros mamy zamknięty, czyli jeszcze nordyccy bogowie i chyba 13 piętro, ile się nie mylę, zaraz zobaczymy, chyba jeszcze trzech plus minus, także no tak jak mówię, to jeszcze jest wszystko przed nami i wszystko wydaje mi się, że jest jeszcze do zrobienia na tym berserku, no ale fajnie, fajnie to wygląda. 483 level, jakbyśmy dobili 484 jeszcze z lochów, to za dwa dni, jak widzicie, mamy jeszcze tutaj nowy poziom z kalendarza, więc w te dwa lata dobilibyśmy fajny, okrągły level, jakim jest 485. Także no, jak nagranie na golda od 400 poziomu, wydaje mi się, że to nie byłby wcale taki zły wynik. No właśnie, to jest też w tym berserku, że on jest tak do przodu z lochami, biorąc pod uwagę tutaj inne klasy postaci na tym mniej więcej etapie, że no ciężko mi się będzie przestawić na granie jakimś wojownikiem czy jakąś inną postacią, no bo tutaj zdecydowanie z lochami będziemy bardzo, bardzo do tyłu względem tego berserka, chociażby magowie, którzy wszystkich one-shotują i wojownicy ich robią na poziomie tam, nie wiem, 500 plus chociażby, a my tym berserkiem ich klikamy na tam jakimś 420-30 poziomie, nie? To jest taki przykład dość ciekawy, no ale okej. Próbujemy dalej tego Fifko, no on jest tu wymagającym, kurde, przeciwnikiem. Zrobili go takim berserkiem, który nawet na jednego hita ma wszystkich. No i sami zobaczcie, że no tam 74 miliony znowu, no ta walka musi być bardzo, bardzo szczęśliwa, naprawdę to musi tak siąść, no najlepiej jakby tak jak mówię, Maguś walnął kryta takiego jak wcześniej, za pół HP, my żebyśmy zrobili... Dobra, udało się, nieważne, to już się nie będę rozwodził, mamy to, mamy Fifko ubity i jak widzicie kolejna tutaj naklejka w klaserku jeszcze nam brakuje 5, lecimy dalej, mamy teraz Sozę, który jest magiem, no i również zero problemów z nim, także kolejna plakietka do klaserka, już mamy, zobaczcie, 99,82%, to już jest dosłownie chwila, moment i będziemy mieli tego klasera również 100%, to już się zaczyna robić taki fajny late game. No i okej, lecimy tutaj, plus 34, to w sumie możemy zamienić, tylko tu musimy od razu runki też pozamieniać, tu mamy cyk, no i tu mamy odzysk klejnotu, pyk, możemy to jak najbardziej zrobić, no i tu mamy coś na zręczność, zobaczmy, plus 14, to nawet nie ma sensu, to sobie wszystko jutro rozmontuję, jak już będę miał slota, te wszystkie itemki to są zawki po 2,5 miliona, dlatego ja je sprzedaję, no bo niż tego golda... Wolę jednak mimo wszystko bardziej jakieś tam więcej kryształów do kowala, no nie? Dobra, no i zobaczmy, co my teraz mamy. Teraz mamy Zebo, który nie wiem szczerze kim jest. No tutaj znowu wszystkich one-shotuje, ale wygląda, że to jest po prostu zwykły wojownik, tak mi się przynajmniej wydaje, dlatego, że sami zobaczcie, że no Maguś mu walnął kryta, który wcale nie był jakimś mocnym krytem, więc to wygląda tak jakby... Okej, tu unik, no dokładnie, blokuje, więc tutaj, no to jest wojownik i raczej jego póki co nie ubijemy. Raczej tutaj po raz kolejny jakiś mocniejszy przeciwnik dla nas, niestety. Oj, sorki za budzik, zapomniałem totalnie, że sobie ustawiłem budzik, jak się wystraszyłem w ogóle. Zapomniałem totalnie, że sobie ustawiłem budzik po to, żeby pamiętać tu o kupce. Jak widzicie, zostało nam 9 minut, więc jeszcze to na spokojnie sobie poulepszam i kupimy na 7 dni, bo szkoda by było już chyba tutaj na tym magu, nie wiem,
7 albo 6 skipów zmisowałem, także dobra, sorry za to, to taki misklik. No ale okej, okay, lecimy dalej, tak jak mówię, no tego Zebo raczej już nie ma totalnie podjazdu, żeby go kliknąć, on jest tutaj za mocny, no chociaż tam zbiliśmy mu do 400 milionów, no ale ciężko, to jest taki klocek, że raczej będzie go ciężko ubić, bo sami widzicie, jak to wygląda, jeżeli chodzi o to, ile on nam bije, nawet jako wojownik. Dobra, tego Sozę sobie zapiszemy, no i lecimy dalej. Aha, jeszcze mamy górę Olimp swoją drogą. No to dobra, to wejdziemy do tej góry Olimp, no i zobaczymy, czy tego Cerbera jesteśmy w stanie pokonać. To jest zwiadowca, który ma prawie 9 miliardów HP, no i mu tu zbijamy mniej więcej do połowy, z tego co widzę, przeważnie. 435 level, więc on nam da te 300 milionów expa, także warto go tu poklikać i popróbować, no ale nie wiem szczerze, czy w ogóle go damy radę kliknąć, nie? Wydaje mi się, że może to być problematyczne, biorąc pod uwagę, ile on tu ma HP, no to by musiał w ogóle tych uników nie robić, a tu próba by musiała siąść naprawdę szczęśliwa. Chociaż no, tak jak mówię, no te pół HP mu zbijamy, czyli tam około 4 miliardy 300 milionów, to już są takie ilości. Ale mimo wszystko jednak tutaj, no dobra, powiedzmy 100 prób na niego. Jak nie, to lecimy dalej. Nie będę też tu, tak jak mówię, przedłużał. Zostaną nam tylko dwa lochy, które myślę, że są, mamy większe szanse na zrobienie ich, aniżeli tutaj właśnie na tym Cerberze. No ale warto popróbować, bo już mieliśmy powolutku rezygnować z Fifko, a tu niespodzianka, Fifko również udało się pokonać, także no, tak jak mówię, tutaj nie można zamykać oczu, powiedzmy, bo na tym berserku wszystko się może wydarzyć prędzej czy później. W ogóle, jak sami widzicie, mamy jeszcze 8,5 miliarda golda. Niby mądrze by to było wydać, bo teraz w ogóle jestem na etapie wkładania tutaj w HP na tym berserku troszeczkę. Dobrze by to było wydać niby przed tymi lochami, żeby jakoś może ewentualnie pomogło, ale już nie będę się tam spinał, na spokojnie sobie polecimy do legendarnego lochu, który jest od piątku już otwarty, poprzebieramy się, powymieniamy EQ, tego golda również wydam, no i myślę, że wtedy znowu wejdziemy do tych lochów i jakiś tam progres zrobimy. Na razie to jest tak nagrywane, żeby po prostu było jak na tych 100 tysiącach siły sobie właśnie ten berek poradzi. Dobra, lecimy teraz tu. Uświęcona tradycją Szkoła Magii. Mamy przyjemniacz Czątęczniątko, które jest 19 przeciwnikiem. I udało się pokonać. Udało się go pokonać. I tylko, że nam się znowu zbugowało i się nie zapisało. Tu mamy coś na wszystkie cechy, dajemy tu. No ale spróbuję, ale nie, bo my już biliśmy tego Voldemorta. I co chciałem powiedzieć? No właśnie, sami wiecie kto. Już niestety drugi loch, którego dzisiaj nie obejrzymy przez to. Ale chciałem powiedzieć, że jeżeli uda nam się ubić to przyjemniacz tęczniątko, to dzięki temu ubijemy sobie również tego, sami wiecie kto, bo to jest mag. Więc tutaj no kwestia dosłownie troszkę, jakieś tam myślę niewielkiej ilości grzybów. No i tego maga uda nam się ubić. Chociaż on, zobaczcie, on w sumie stawia opór. On ma tutaj 1,4 mld HP. Pewnie wszystkich na hita składa, bo to jest 183 tysiące inteligencji. Więc on tutaj, myślałem, że go zabijemy za kilka grzybów. A on tutaj wcale wygląda na to, że nie jest taki prosty. Może jakby była jakaś próba taka bliższa. O, na przykład taka, nie wiem czy mi się ją uda zapisać, mam nadzieję, że tak, poczekajcie. Dokładnie, tu mamy sami wiecie kto i tak, no ten nie zrobił mu za dużo. No ten nawet ustał dwa hity, więc on wcale tak dużo nie bije. Ta nie zrobiła za dużo, no i tutaj, no kurde, zobaczcie jak mało w ogóle krytów. Jakby ze dwa albo trzy ciosy więcej to były kryty, no to byśmy go ubili. No on na pewno jest do zrobienia, no tutaj kwestia tego, żeby go poklikać. Tam było 160 milionów, także zobaczcie. Kolejny late game'owy lock zamykamy na tym berku. To jest właśnie to, o czym mówiłem, że tutaj zbliżamy się do zamykania powoli tego wszystkiego. No i co? No i myślę, że już zostanie nam sama awka. Już w sumie można by powiedzieć, że seria z berserka prędzej czy później się zakończy, dlatego że już nie będzie tutaj co klikać, więc zostanie ta góra Olimp, no ale góra Olimp to już jest na pewno tam na jakieś późniejsze etapy gry, więc szczerze mówiąc już nawet nie będzie co z tego berserka nagrywać, chyba że się pojawi tam za jakiś czas znowu jakiś nowy log, no to wiadomo, że berserkiem na pewno go zrobimy w miarę szybkim tempie. Kurde, zobaczcie jak tu w ogóle laguje coś bardzo, zaczęło
mi przycinać, chyba za szybko klikam troszeczkę, albo jakieś lagi po stronie serwerów. No ale dobra, no klikamy tego, sami wiecie kto, no bo bardzo chcę go tu pokonać. Mamy, jak sami widzicie, no czy ja bym, jakbym wrzucił w tego HP, tego Golda, to czy by mi coś tu pomogło? No spróbujemy, bo i tak prędzej czy później będę to musiał wydać, więc niech będzie, że spróbujemy, zobaczymy jak to pójdzie. No to jest prawie 9 miliardów, nie, więc dużo mimo wszystko, no ale to są takie śmieszne ilości, że tam jak on nam walnie jakąś bułę, no to nas na pewno zwanshotuje, to wątpię, że dzięki temu na przykład ustoimy jakiś jeden cios albo coś, ale dobra, niech będzie, że spróbujemy. Oprócz tego Voldemorta został nam tam jeszcze jeden loch, więc mimo wszystko może to nam delikatnie pomoże. Troszeczkę tutaj zaburzyłem to swoje ratio tych statystyk, dlatego, że chciałem jak najszybciej te 100 tysięcy siły dobić, więc troszeczkę zaburzyłem, no i teraz przez to muszę w to HP sobie troszkę powrzucać. W sumie niedużo, nie wiem, zaraz zobaczymy jak to wygląda. Tylko wydam, powiedzmy, że zostawię sobie tam z 500 milionów, niech będzie na podorędziu, powiedzmy. Już dzisiaj jestem też po awce, więc ok, jeszcze powiedzmy te 10. No i dobra, i teraz mamy 10 900, a tu mam 11, czyli to powinno być 33, czyli dobra, dobijam do 11 tysięcy HP i będę dalej leciał w tutaj do 36 tysięcy siły, mi się tak wydaje, więc okej, w sumie zaraz to wszystko wróci na właściwe tory. Dobra, czyli lecimy dalej, próbujemy tego, sami wiecie kto. No musimy się tu rozpędzić, ale liczę, że to zrobimy, liczę, że zamkniemy kolejny właśnie ten late game'owy loch. No bardzo, bardzo jestem za tym, bo zresztą już sami zobaczcie jak nam malutko brakuje do kolejnego levela, to też by było dobrze wbić. No i dobra, udało się, mamy to, osiągnięcie odblokowane akademicko, ukończ uświęconą tradycją szkołę magii. No tak myślałem, no z racji tego, że to jest mag, no to by było dosłownie kwestia czasu. No i mamy 484 level. Dobra, lecimy dalej. Mamy jakąś różdżkę też swoją drogą, plus 26, więc niedużo, nie zamieniam, bo tu jest już wszystko plus minus przygotowane właśnie pod ten legendarny loszek. No i zobaczcie, tu nam takie lochy zostają, czyli teraz tak, to ubijemy, myślę w około 500 levelu, to tak samo, tam w okolicach 500, to wydaje mi się, że też, zaraz tu wejdziemy i zobaczymy, bo to ostatni loch na dzisiaj jaki nam został, czyli nam zostanie ewentualnie ta karczma i to, czyli dwa lochy, także no sami widzicie jak to tu wygląda. Dobra, lecimy do tego lokiego, no i zobaczmy, z tego co pamiętam jak nagrywałem dla was poradnik jak się logować w SF Toolsie, to właśnie się zalogowałem z ciekawości na Berserka i na lokiego miałem największe procenty szans ze wszystkich, czyli tutaj jeżeli o niego chodzi, tam był chyba ponad 1%, o ile się nie mylę. Nie sprawdzałem jakie miałem na innych przeciwników, ale na Lokiego były dość duże, także wygląda na to, że faktycznie ten Loki da nam, powinien po prostu szybko paść. Widzimy, że to jest z tego co wiem chyba najtrudniejszy w ogóle przeciwnik, jeżeli chodzi o nordyckich bogów, bo strasznie długo na nim staliśmy, to jest dopiero 6 na 10, strasznie też mocny, to jest zabójca swoją drogą, bardzo taki no twardy można by powiedzieć. Też ciężko mu zabrać w ogóle jakiekolwiek ilości HP, no bo co chwilę te uniki robi, więc no zobaczymy. No ale dobra, udało się zrobić, także tak jak mówiłem, patrząc po tym jakie procenty były na kalkulatorze, no to w sumie jakoś bardzo mnie tu nie dziwi. Dużo lochów w ogóle zrobiliśmy, zobaczcie, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć i jeszcze dwa, które nam się nie zapisały, czyli łącznie 8, no więc bardzo dużo. Dobra, teraz mamy Ymira, Ymir to jest Berek, więc też padł no dosłownie w chwilkę, także lecimy dalej, okej. Teraz mamy kogo? Teraz mamy węża Midgardu, okej, ten wąż to jest zwiadowca, no i czy my na tym wężu się nie zatrzymamy, bo z tego co pamiętam to później 10 to jest chyba Berek znowu, więc też raczej by padł w miarę szybko, tak jak ten Ymir, no a 9 szczerze nie pamiętam kto to jest, wyleciało mi totalnie z głowy, no ale ten wąż to jest również chyba mocny przeciwnik, również raczej z nim problem będzie, żeby go pokonać. Tu w ogóle rzadko zbijamy do połowy HP, a co dopiero, żeby właśnie go, tak jak mówię, ubić. Dobra, to chyba tyle, nie będę przedłużał, i tak zrobiliśmy bardzo dużo, wbiliśmy już tutaj 484 i ponad pół, także no przez te jeszcze 5 dni nawet pod 486 będziemy podjeżdżać, biorąc pod uwagę, że tak jak mówię, za 2 dni będzie level z kalendarza, także no bardzo ładnie zaczyna to wszystko wyglądać, podoba mi się ten Berserk, mimo że to nie jest moja ulubiona klasa, nie jest wcale tam jakiś wybitny, jeżeli chodzi o PvP w moim odczuciu, no to jednak mimo wszystko przez to, jak
jak wygląda ta postać już generalnie przez te dwa lata, jak się rozwinęła. Mimo że początki nie były tam na niej jakieś super rozegrane, to i tak, jak sami widzicie, jest to w miarę spoko. Dobra, lecimy i oglądamy. Wredna wiedźma, tutaj tak, ten jej nie zrobił za wiele, Maguś, no w sumie też nie, ta tak samo, nie, no i zobaczcie, prawie 5 miliardów HP musimy zbić, 3, 4, 5, ok, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ok, 11 ciosów z tego ostatni za prawie miliard HP, tam 904 miliony, także no właśnie, to było potrzebne, żeby z takowym magiem wygrać, także no sami widzicie, lecimy dalej, Szalantula, Barbar nie zrobił nic, co ciekawe, Maguś tak samo bardzo mało, no i Kunegunda mało, zobaczcie, tu 3 ciosy, ale większość uniknęła. 3 też uniknięte, raz, 2, 3, 4, 5. No właśnie, to jest walka ze zwiadowcami, to jest to, że jak ona już nie uniknie tych ciosów, a my walniemy tym berserkiem kryty, no to jednak nie ma za bardzo co zbierać i no sami widzicie, jak to wyglądało, praktycznie tylko 3 krytyczne ciosy, które weszły, no i rozwalona. Więc okej, tak to wyglądało z nim, no i zobaczmy tego Fifko. Fifko, o tutaj w ogóle jakiś słaby cios się udał, Maguś nie zadał ciosu, co ciekawe, co ja liczyłem na to, że zada, no ale właśnie tutaj Kunegunda teraz, myślę, że jakieś uniki w związku z tym, myślałem, że to Maguś mu zbił z połowy HP, zresztą no taki scenariusz zakładałem, no ale ej, tutaj Kunegunda krytyczne ciosy ma mocne, czyli Kunegunda go chyba zrobiła. Na to wygląda? Dokładnie. Nawet nie musieliśmy walczyć. I właśnie to jest to. To jest to w lochach typu 13 piętro. Ci nowi przeciwnicy albo właśnie ta karuzela z idolami, że widzieliście większość prób, jak wyglądały. W ogóle nawet mu nie mogliśmy zbić miliona HP z tych 835 milionów. A tutaj nagle Kunegunda załatwia go sama, nawet nie jest draśnięta. Nawet nie musieliśmy my walczyć. Także no ciekawe. Dobra, lecimy dalej. Barbar no nie zrobił za wiele. Maguś fajny krytyk, tutaj też zmiecie pewnie na hita, no i my dosłownie dwa ciosy, to był jeden grzyb, więc no praktycznie za darmo on padł, jak to z magami właśnie w tym 13, przepraszam, w tej karuzeli wygląda, no i lecimy dalej, sami wiecie kto, z którym też się dość długo męczyliśmy, Barbar nie zrobił za wiele, Maguś widzę, że też chyba nie, coś tam dziubnął, ale nie za bardzo, tutaj Kunegunda pewnie też za dużo nie zrobi, no i dokładnie, teraz my, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, 9. Dobra, czyli mniej niż z wiedźmą, ale mniej więcej schemat podobny, z tym, że on nawet nie mógł nas uderzyć, bo prawdopodobnie ginęliśmy od niego na hita, no ale również 9 ciosów rzędu, no i kolejny pokonany. Lecimy dalej, mamy Lokiego, Barbar nie zrobił za dużo, Maguś, no coś tam zrobił, Kunegunda 130 milionów, czy tam 120 milionów, więc sporo, no a my tutaj 3 fajne ciosy, no i teraz jeszcze 2, praktycznie same krytyki w niego władowane, no jak widzicie, problemu z nim dużego nie było. I ostatni na dzisiaj, czyli Ymir, czyli tak jak mówię, Berserk. Barbar, nawet spoko ilość, jak na Barbara mu tu zrobił. Maguś jeden krytyk, w sumie wystarczyło. 662 miliony miał tu, jak widzicie. O, jaka seria w ogóle poszła. Teraz my tutaj cios za cios. Za dużo mu nie bijemy. 51 milionów krytyk. On tu jeszcze ten. Walnął nas podwójnie, no ale my się rozpędziliśmy. I zobaczcie, że jakie tam były ciosy. 115 milionów, 225, tam chyba 210. No i również Ymir pokonany. Więc okej, tak to wyglądało. Tak dzisiejsze loszki na tym berserku wyglądały fajnie, zrobiliśmy więcej niż zakładałem, myślałem, że tutaj będzie ciężej, no ale mimo wszystko, jak widzicie, fajnie to wygląda. Tak właśnie się prezentuje Berek z ilością 100 tysięcy siły. Tyle, także ja wam dziękuję, mam nadzieję, że się podobało, jeżeli tak, to zostawcie kciuka w górę, zostawcie subskrypcję z dzwoneczkiem, no i pamiętajcie, żeby wbić na Twitcha i na Discorda dla widzów, linki są przy piętym komentarzu w opisie, ale głównie tutaj kciuk w górę i subik. Ja wam dziękuję za uwagę, dziękuję wam za oglądanie, trzymajcie się i cześć!